tylko dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości możemy osiągnąć doskonałość w jakimkolwiek działaniu, czy to w sporcie, edukacji, czy też w rozwoju osobistym. W najnowszej niedzieli przeczytamy o umiejętności praktykowania i pielęgnowania tych cech, które nie przychodzą łatwo, ale są owocami duchowego rozwoju i skutecznej współpracy z Bogiem. Wielkie czyny zawsze są owocem wielkiej cierpliwości i nieugiętej woli, pisze w swym edytorialu redaktor naczelny niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski. Wytrwałość w tym, co się robi, cechuje bez wątpienia młodego sportowca Dariusza Kowaluka. 25-letni medalista olimpijski z Tokio w swoim wywiadzie czytelnikom niedzieli opowiada o swoim życiu, wierze, codziennych treningach, nauce i planach na przyszłość. Ze sportowcem rozmawia Krzysztof Tadej. Zapraszam do wywiadu zatytułowanego Sekundy, które zmieniają życie. W związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku szkolnego w niedzieli znajdziemy ważne artykuły, które pomagają odpowiedzieć na coraz bardziej nurtujące nas pytania. Jak będzie wyglądał nowy rok szkolny? Dowiemy się, jaka będzie edukacyjna rzeczywistość. Jakie wymagania będą postawione przed nauczycielami, uczniami i z jakimi wyzwaniami przyjdzie też zmagać się rodzicom? Polecam artykuły Anny Cichobłazińskiej i Karoliny Mysłek. Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej krąży pomysł, by uczeń musiał wybrać religię albo etykę. Coraz więcej uczniów rezygnuje z uczęszczania na katechezę w ramach zajęć szkolnych. Czy wprowadzenie zajęć z etyki zapełni lukę, która powstała w wyniku braku przekazywania systemu wartości? W tym numerze niedzieli odpowiedzi na te pytania udziela ksiądz Paweł Rozpiątkowski w artykule Wybór, nie rezygnacja. Pytamy, jak działa sumienie? W jaki sposób przyjęty system wartości kształtuje nasze sumienie? Czy możemy je łatwo zresetować niczym twardy dysk w komputerze? Tajemnice sumienia i to, jak je formować, odkrywa przed nami ksiądz Andrzej Cieślik. Kim była matka Róża Czacka i skąd czerpała siłę do pełnienia swojej misji? Dzieło Lasek, czyli zakład dla niewidomych, po dziś dzień stanowi symbol troski o niepełnosprawnych. U progu beatyfikacji sylwetkę przyszłej błogosławionej kreśli Grzegorz Polak. W zbiorach Archiwum Jasnogórskiego znajduje się unikatowa księga zatytułowana Cuda doznane przy obrazie Najświętszej Marii Panny Pocieszenia u księży Augustianów w Wieluniu. Jest to rękopis, który stanowi kronikę cudów i łask doznanych w tym mieście za wstawiennictwem Matki Bożej. O tym unikatowym dokumencie pisze Paulin ojciec Nikodem Kilnar. Doniesienia z Afganistanu, które w połowie sierpnia zdominowały serwisy informacyjne, mówią nam sporo o dzisiejszym świecie. Odnosimy się do tego tematu, polecamy artykuły Czy oglądamy zmierzch imperium USA po Afganistanie? Warto zajrzeć do felietonu Witolda Gadowskiego Talibowie. Wywiad z marokańską aktywistką pokazuje sytuację afgańskich kobiet. Poza tym w niedzieli piszemy o pieniądzach w rękach dziecka. Kiedy i w jaki sposób możemy powierzyć dziecku pieniądze? Specjaliści od chrześcijańskiego podejścia do tematu mówią wprost: dzieci należy wychowywać do zarządzania pieniędzmi od najmłodszych lat. Jak to zrobić? Podpowiedzi w najnowszej niedzieli. Co piąta Polka i co trzeci Polak sięgają po papierosy. Coraz częściej ofiarą nałogu pada także młodzież. Tymczasem co roku z powodu chorób wywołanych dymem tytoniowym ginie nawet 81 tysięcy naszych rodaków. W najnowszej niedzieli odpowiadamy na pytanie, jak zmienić tę modę na palenie. Odsyłamy Państwa do tekstów felietonistów niedzieli, a miłośników podróżowania zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej w ramach cyklu Polskie Sanktuaria przy Bocznych Drogach. Odkrywamy też malownicze miejsca w diecezji świdnickiej. Poznajemy górską oazę spokoju Dolinę Zuberską. Dobre rady z zakresu dietetyki i medycyny przekazują specjaliści. Przeczytamy też o naszych polskich miodach. Jak zawsze w tygodniku Niedziela znajdą Państwo dodatek liturgiczny ze słowem, czytaniami na najbliższą niedzielę. Zapraszam gorąco Państwa do lektury tygodnika katolickiego Niedziela z datą 29 sierpnia. Życzę miłej lektury. Muzyka.